Oczywiście o daninie solidarnościowej, czyli w skrócie mówiąc, osoby najlepiej zarabiające miałyby być dodatkowo opodatkowane, żeby móc sfinansować tą sytuację rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Czy taka danina to jest Państwa zdaniem dobry pomysł? Pani doktor. Na pewno dobrym pomysłem jest to, żeby zacząć myśleć o problemie osób z niepełnosprawnością kompleksowo, ponieważ pan powiedział, że to jest protest kilku rodzin. Tak naprawdę to jest protest, faktycznie jest tam kilka rodzin, ale to jest protest całego... W imieniu 300 tysięcy opiekunów, to trzeba dodać. Tak, w imieniu 300 tysięcy opiekunów. Nie ma ani jednego aspektu życia tych ludzi, który jest łatwy. I co więcej, te trudności się nigdy nie skończą. Jest... Nie ma wątpliwości do tego, że powinni dostać więcej pieniędzy, ale na przykład powinno się też pomyśleć o tym, żeby opiekunowie mogli pracować, na przykład w wymiarze pół etatu, trzy czwarte etatu, takim jakim chcą, jeśli chcą. Do tego potrzebna jest kompleksowa pomoc dla osób niepełnosprawnych i wsparcie, także kiedy są dorosłe. W końcu kwestia warsztatów terapii zajęciowej, czyli tam, gdzie oni są. Jeśli są, tak jakby jeżeli są dorośli, wsparcie ich pracy. W Polsce nadal w porównaniu z innymi krajami bardzo niewiele osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykład pracuje. W innych krajach dużo więcej osób pracuje w jakiejś formie, tak, pracy razem z trenerami pracy. I na pierwszy plan zawsze wybijają się pieniądze, ale należałoby naprawdę przyjrzeć się temu, jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnością, które wymagają całościowej pomocy do końca swojego życia w całym swoim środowisku. I ja się nie dziwię tym ludziom, że nie chcą odejść, tak? Bo rozumiem, że pojawiły się takie głosy, że już obiecane, możecie sobie iść. Proszę pamiętać, że im obiecują im od momentu, kiedy im się rodzi to dziecko. I nigdy tych obietnic najczęściej nie dostają i nie zostają one spełnione. Więc to w ogóle nie jest problem ostatniego roku, 10 lat. To jest problem całego ich życia. No właśnie, ale jednak nie sposób nie przypomnieć sobie, że kilka lat temu poprzednia ekipa rządząca, mówię o koalicji PO-PSL, również musiała się zmierzyć z takim protestem i wtedy te emocje były no chyba nawet na jeszcze wyższym poziomie, bo premier Donald Tusk miał niełatwą przeprawę, można sobie znaleźć w internecie, no że został między innymi wyzwany od kłamców. Przypomniano mu, że w kampanii mówił: dajcie mi 2 tygodnie, to załatwię. Nie zrobiono nic z tym. Czy obecny rząd troszeczkę musi z tym bagażem, który odziedziczył, walczyć? Czy tu nawet pewnie nie jest bagaż tylko po Platformie, ale w ogóle po całej historii III RP. Więc ja bym w ogóle nie patrzył na to jako taką zwykłą polityczną rozgrywkę, bo tutaj nikt po prostu tym ludziom, tak jak mówiła moja przedmówczyni, kompleksowo nigdy nie pomagał. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę jedno, to jest może brutalne, co ja powiem, ale ja miałem okazję pracować z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie właśnie w ramach terapii teatralnej zajęciowej i to, co nie możemy liczyć tylko na opinię publiczną, która się ulituje, bo niestety ta troska opinii publicznej jest trochę, działa jak na zasadzie mody. Ja doświadczyłem tego, jak ludzie z zespołem Downa, którzy w pewnym momencie stali się oczkiem w głowie, w każdym programie telewizyjnym musieli się znaleźć i tak dalej, nagle jakby co innego stało się najbardziej popularne, więc jakby o tym trzeba pamiętać, że to nie są ludzie, którzy mają tylko 10 lat i potem gdzieś znikają. To są ludzie, którzy żyją całe życie i często przez całe życie muszą być pod czyjąś opieką. I tak jak zgodzę się z tym, że też włączanie tych ludzi do rynku pracy, bo też miałem okazję z kilkoma takimi osobami pracować, które były w stanie samodzielnie poruszać się po mieście, mimo upośledzenia wykonywać proste prace i to naprawdę bardzo dobrze wpływa na ich integrację. Ja tylko jeszcze bym powiedział tak, że taką mam radę, bo widziałem trochę takich głosów na Twitterze, że niektórzy tam jakiejś pani, chyba jednej z tych protestujących, wytykają, że nie wiem, ma zdjęcie koło samochodu czy coś w tym stylu. Jakby ja myślę, że już nauczyliśmy się z tymi rezydentami, że jakby obrażanie tych ludzi no nie ma sensu, bo i tak potem trzeba się z nimi dogadać, więc jakby może tą fazę bym radził, żebyśmy sobie po prostu odpuścili. Ja też mam ze sobą bliskie doświadczenie pracy, tak, ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami i z ich rodzinami. I też bardzo mnie dziwi, poza tymi rzeczami, na przykład pojawiły się też na Twitterze takie uwagi wobec premiera, na przykład, że nie patrzy w oczy osobie z niepełnosprawnością, którą rozmawia. I to jest dowód też na to, że tych osób z niepełnosprawnością w naszej przestrzeni prawie w ogóle nie ma. My ich naprawdę nie widzimy.
I myślę, że to tutaj akurat się to skupiło na premierze, ale każdy z nas, który by nie ma doświadczenia pracy z osobami z niepełnosprawnościami, naprawdę czuje się w ich towarzystwie czasami skrępowany, czasami nie wie, jak się zachować. A powód jest jeden, tylko i wyłącznie, że ich nie ma w przestrzeni publicznej. Oni powinni tutaj być, tak? Powinni pracować tam, gdzie mogą pracować. Powinni się pojawiać ze swoimi rodzinami tam, gdzie mogą być. To jest ogromne, ogromne zaniedbanie. 300 tysięcy tak opiekunów, a nie widzimy ich, nie ma ich, tak? Nie ma ich nigdzie między nami. To nie jest widzimy ogromne, ich, bo oni ciężko pracują. To jest praca, która często wymaga 18, 20, a w sytuacjach trudnych 24 godzin pracy. To jest wręcz niewyobrażalne, ale tak to jest. W tej sprawie są dwa aspekty. Jest merytoryczny i tutaj słyszę, że między nami nie ma żadnego sporu. Jest też ten element polityczny, o czym naprawdę na końcu, bo to jest chyba najmniej istotne. Merytorycznie muszę się także Państwu przyznać, że nie tylko byłem wolontariuszem w czasach licealnych i studenckich, który pracował z niepełnosprawnymi, z zespołem Downa choćby, ale nie tylko i wiem, ile ci ludzie potrafią dać, ale jestem także, o czym mówiłem już na antenie Polskiego Radia 24, ojcem niepełnosprawnego dziecka, więc ten problem dotyczy mnie osobiście. I oczywiście różnica między tym protestem a tamtym protestem jest taka, że jeżeli chodzi o same dzieci, czy dzieci w rozumieniu prawnym, a to jest zupełnie inaczej, matka czy ojciec na to patrzy, czyli do 18 roku życia, czyli do zakończenia nauki, bo ludzie z ciężką niepełnosprawnością nie idą na studia, to do tego momentu są traktowane przez prawo jako dzieci i tam system całkiem... A czy muszą iść na studia? Chociaż i dziadka na te studia. Dla tytułu, później, kiedy osoba skończy 18 lat zgodnie z prawem, jest pełnoletnia. Jeżeli rodzice nie przeprowadzą umysłu zwolnienia, to w ogóle jest problem, jak to wszystko załatwiać. I tutaj się okazuje, że w tym momencie umywa się ręce. Bo póki szczęśliwie w polskiej kulturze i cywilizacji jest tak, że dziecko się chroni, to jeszcze jakoś to wygląda, a potem zaczyna się dramat. I teraz ci rodzice, którzy są w Sejmie w imieniu całej rzeszy rodziców, protestują, czy chcą zadbać o tym, żeby to nie było takie ucinane z dnia na dzień, zostawiając na głodowych dodatkach 100, 200, 300, 500 zł. To wszystko i tak jest mało w stosunku do tego, jaką pracę oni muszą zrobić. I raz mówiąc zupełnie brutalnie, to jest tak, że jeżeli my nie wspomożemy tych rodziców, którzy oprócz tego, że wykonują tą pracę często lepiej niż eksperci, to wkładają w to serce, mają kontakt. I ci pacjenci, ich dzieci chcą z nimi pracować, to my musielibyśmy wydać wielokrotnie więcej na opiekę w systemie, w którym byłyby te dzieci w szpitalu, w jakimś ośrodku, bo wtedy są ludzie, którzy przychodzą na 8-12 godzin i mają swoje rodziny. To jest też problem zabezpieczenia tych matek i ojców, którzy rezygnują z całego swojego życia i oddają wszystko, bo nie mają innego wyjścia, nie mają innego wyjścia z powodu serca, ale także odpowiedzialności za swoje dziecko, tak, że gdy, nie daj Bóg, czego oczywiście nikomu nie życzymy, to dziecko umrze w pewnym momencie, okazuje się, że po 20 latach ci ludzie nie pracowali w ogóle i nie mają żadnej emerytury. To nie jest rzecz sprawiedliwa. I tu się zgadzam z Morawieckim, że państwo solidarne powinno dla tych ludzi, którzy dla nas jako w społeczności, zbiorowości, wykonują olbrzymią pracę, która ma znaczenie, bo pokazują właśnie, co to znaczy być człowiekiem, musi jakoś zadbać. I nie mam z tym problemu, że nawet gdyby miał mnie to dotknąć, bo nie powiedział premier, jaki to ma być ten próg wysokich dochodów, umówmy się, że w Warszawie generalnie zarabia się lepiej niż w całej reszcie Polski, to nawet gdyby to byłoby z jednej kieszeni do drugiej przekładanie, to to jest właśnie wymiar solidarnościowy, o co nam bardzo chodziło, bo przypominam sobie, że w PRL-u, co było długim dziedzictwem istnienia III Rzeszy i Związku Sowieckiego, bo to była wspólna linia, nie było osób niepełnosprawnych. To się chowało, wstydziło, nie było wsparcia. Ten proces zostaje przełamany. I wreszcie w Sejmie jest poseł na wózku, dziś w Platformie Obywatelskiej. Są te rzeczy, tylko zbyt mało się przebijają i pewnie gdyby nie ta terminacja tej grupy ludzi, że trzeba to robić, bo czas upływa. Tak, to nie jest każdy rok, bo dla władzy to jest krótko, 2 lata, to ledwo żeśmy zaczęli, mówią. Nie. To te 2 lata to jest 52 tygodnie razy 2, 102 tygodnie razy 7 dni. To już jest bardzo dużo godzin spędzone przy łóżku. I to są często bardzo niezbędne potrzeby zaspokojenia, czego samochód jest podstawowym elementem, umożliwia poruszanie się. I to jest mocno niekomfortowa sytuacja. Nie ma dobrego polityka,
który w takim zestawieniu wyszedłby dobrze w zdjęciach filmowych między spotkaniu matek i dzieci niepełnosprawnych, nawet dorosłych, formalnie rzecz biorąc, który by znalazł na to jakieś rozwiązanie. I to jest potężny problem dla każdej władzy i zgoda. Tu trzeba zrobić element systemowy i pomyśleć, pójść dużo dalej. Mała grupa, ale dla nas jako zbiorowości powinna być istotna. No bo alternatywą jest to, że powiemy sobie, że w takim razie takich dzieci nie powinno było być w ogóle, że należy tą sprawę zrobić, załatwić dużo wcześniej. I na końcu tej drogi jest to, co proponował Adolf Hitler. Czy Państwa zdaniem rząd troszeczkę nie wpadł we własne sidła? No bo ten protest zbiegł się tuż po właściwie dużej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, kiedy zaproponowano dosyć sporo programów prospołecznych. Powiedziano o dużych sumach. Poszedł taki przekaz, że te pieniądze są, no i jedna z grup po te pieniądze się teraz, tych pieniędzy się teraz dopomina. Czy to troszeczkę nie na własne życzenie? Znaczy ja tego tak nie widzę, to znaczy ja naprawdę widzę te protesty osób z niepełnosprawnościami nie w ten sposób, że oni po prostu zobaczyli, że rozdawane są pieniądze, to my też dostaniemy, bo ich sytuacja jest naprawdę wyjątkowa, naprawdę wieloletnia i naprawdę wyjątkowo ciężka. Natomiast raczej myślę, że tutaj w takim sensie rząd wpadł we własne sidła, że ma taki sposób po prostu reagowania rozdawaniem. Także, że pierwsza reakcja jest taka, no to zabierzmy i dajmy. Albo jeszcze włączenie niepełnosprawnych w dyskusję na temat konstytucji. Trzeba zmienić konstytucję, prawda? Która jest w Polsce przecież innym dokumentem niż w Stanach Zjednoczonych. Nie ma co pisać poprawek. Do tego są po prostu kodeksy, inne akty prawne. Niepełnosprawni też wczoraj chyba w mediach matka protestująca powiedziała, że oni przecież płacą podatki. To nie jest tak, że komuś trzeba zabrać, to znaczy technicznie pewnie tak jest, tak? Ale żeby nazwać grupę, której musimy zabrać, żeby oni dostali. I to, co jak rozumiem, wszyscy też powiedzieliśmy, że ciągle to nie jest rozwiązanie systemowe. Bo nawet jeżeli spojrzymy te 500 zł, które oni chcą, czy zrównanie tej renty, to jest w ogóle kropla w morzu potrzeb. To naprawdę niczego nie rozwiązuje. Kukiz 15 dlaczego? Znaczy, trochę rozwiązuje, ale to oczywiście za mało i to musi być pierwszy krok. Problemem polskiej polityki jest często akcyjność. To trwa odkąd mamy demokrację. Jaką mamy kulawą, zacinającym się systemem. Nie ma tutaj długotrwałego myślenia i właśnie takie protesty powodują, że nagle oczy kamer, oczy polityków zwracają się i próbujemy coś z tym zrobić, a potem gdzieś to tam w urzędach, w procesie legislacyjnym zamiera, utyka. Okazuje się, że ciągle są niemożliwości, uzgodnienia międzyresortowe trwają w nieskończoność i to nie jest element tej władzy, tylko to jest element, który istnieje przynajmniej od 1989 roku. A tego, co niektórzy z lubością wspominają, starsi ludzie, jak się szło do sekretarza KW i tam się wyprosiło, no to w tym momencie była sprawa załatwiona, było wiadomo, że to jest zrealizowane. Oczywiście to był patologiczny system, który niczego nie załatwiał poza jedną jednostkowym problemem. Kukiz 15 zaproponował trzy projekty ustaw związanych z postulatami opiekunów. Panie doktorze, kiedy on zaproponował te projekty? No konferencja zbiegła się oczywiście z protestem. To jest ta akcyjność, czyli polski system polityczny nie potrafi zaadresować problemów Polaków inaczej niż gdy one nabrzmią i będą wybuchną po prostu im w oczy. I teraz czy górników, matek niepełnosprawnych, kogo by wziąć? Za chwilę mogą być pielęgniarki. Oczywiście dlatego, że polskie państwo funkcjonowało w bardzo słaby sposób, co najlepiej i dość teoretyczne, jak to powiedział Sienkiewicz. I rzecz w tym, że ten proces zmian musi trwać, bo tutaj ważnym elementem jest ta korelacja dla dzieci niepełnosprawnych czy dla osób niepełnosprawnych. Podstawowym elementem życia jest medycyna. Chcąc, nie chcąc i edukacja. Po czym się zaczyna dopiero pracę. Więc w tym momencie nie sposób tego wyciąć z systemu pomocy właśnie zdrowotnej, które jak wiemy straszliwie kuleje. I to jest największe wyzwanie, które czeka przed każdą władzą od 1989 roku. I tu mamy dwa bardzo różne modele. Prawo i Sprawiedliwość proponuje system, w którym to państwo bierze za sobą odpowiedzialność. Stąd mamy mieć państwowe ratownictwo medyczne, które są państwowe procedury, państwowe szpitale, nawet jeżeli one są samorządowe. A Platforma Obywatelska proponowała nam coś zgoła innego. Masz pieniądze, będziesz mógł się leczyć gdzie tylko sobie życzysz, w jakimkolwiek prywatnym szpitalu. Ale też szpital miał prawo wybierać sobie pacjenta, bo tak też bywało. Czyli proste, dobrze płatne zabiegi bardzo chętnie przyjmiemy, zarobimy. A
jeżeli coś było skomplikowanego, to odsyłano już w tym momencie do szpitala, którego długi rosły w niebotyczny sposób. No bo my na przykład byli tacy lekarze jak Centrum Zdrowia Dziecka, którzy uważali, że warto ratować, czy dbać o sprawność każdej ręki, a nie ucinać, bo to się taniej opłaca. Maciej Kożyszek, na zakończenie tego wątku, czy jakieś ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie na horyzoncie jest widoczne? Ja myślę, że jeżeli chodzi o rozwiązania konkretne, no to powinno się to odbyć w ramach konsultacji społecznych, no bo chyba ci opiekunowie doskonale sobie zdają sprawę z tego, czego potrzebują. Natomiast ja myślę, że to, co klasa polityczna powinna stworzyć w tym momencie, akcyjnie czy nie akcyjnie, ale taką narrację, w której jasno powinniśmy my sobie, już jako społeczeństwo też powiedzieć, że to jest nasz wspólny obowiązek, skoro wspomagamy ludzi świadczeniem 500+, zachęcając ich do tego, żeby mieli dzieci, to powinniśmy też wspólnie ponosić to ryzyko, które jest związane z tym, że dziecko może się urodzić niepełnosprawne. I to nie jest tak, że ktoś ma, mówiąc brzydko, niepełnosprawne dziecko, no to teraz będzie doił system, tylko że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, bo jak słusznie powiedział Antoni Trzmiel, nie ma innej opcji, tak? Nie ma innej opcji, oprócz opcji oczywiście strasznej. I w tym miejscu stawiamy kropkę, za chwilę skrót informacji, a my wracamy z debatą tuż po nim. Reklama. Dzień dobry. Tym razem pan Przemek z Przemyśla pyta, co może być przekorzystne. Otóż, panie Przemku, przekorzystna może być na przykład pożyczka. Pożyczka przekorzystna. Panie Przemku, dziękuję za uwagę. Weź pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Tym z Żubrem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. O matko, matko, znowu rachunki. No witam sąsiada, widzę, że inni operatorzy pana nie oszczędzają. Jak to żona zobaczy? A mówiłem, że w Smart Dom jest taniej? Ty też, oszczędź sobie na rachunku na Smart Dom. Tylko u nas. O Boże, z tą reklamą dziadowską, Boże. Na zegarach zbliża się godzina 12:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, rozważającej tajemnice chwalebne różańca świętego. Chcemy polecać następujące intencje. Modlimy się za naszą ojczyznę, za chorych, cierpiących. W tym miejscu polecamy ojca Jana Króla, jego mamę panią Józefę, panią Genovefę Pieńkos, mamę ojca Zbigniewa Pieńkosa, panią Marię, panią Jadwigę, posługujące w Radiu Maria, pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, pana Dawida Jackiewicza. Modlimy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii i Władysława Chlebek z okazji 50. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa. Polecamy także zmarłych z naszych rodzin, wspólnot, z rodziny Radia Maria. Modlimy się za zmarłego księdza prałata Ferdynanda Gryszko, budowniczego Kościoła Bożego Ciała w Łomży, wielkiego przyjaciela Radia Maria. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę. Do tych intencji także chcemy dołączyć te wszystkie, które są w naszych sercach. Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowań, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Boże. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Najpiękniejszy poranek i wschód słońca w dziejach świata. Wieczyste zaślubiny życia z odwieczną miłością z każdym z nas. Jezus żyje i mówi: nie bójcie się, to ja jestem. Maryjo, niech każdy nasz dzień będzie zmartwychwstaniem, powstaniem z grzechu do życia z Jezusem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego poleconymi sobie. Mów zapłać za dar wspólnej modlitwy, modliła się Kinga z córką. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem Bóg zapłać. Tajemnica druga, w niebowstąpienie Pana Jezusa. Jedno z tak niewielu odejść, rozstań, które nie bolą, bo wcześniej Jezus powiedział: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wskazał również kierunek naszej życiowej drogi, dom Ojca. Mamy mocno chodzić po ziemi, ale pełni Bożego Ducha. Mario, podtrzymuj w nas tęsknotę za niebem. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wolę Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i jej polecenami Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Bolesława z Ormety, w łączności razem ze Zbyszkiem z Holandii. No Bóg zapłać z Panem.
życia zesłanie Ducha Świętego. Wieczernik, miejsce, gdzie trwa się na modlitwie i na łamaniu chleba. Ma się jedno serce, które ożywia jeden duch. Wieczernik to boska obecność, moc ducha, szkoła miłości i apostolskie posłanie. Będziecie moimi świadkami, aż po krańce ziemi. Mario, niech Kościół zawsze będzie znakiem jedności w świecie, a Duch Święty odnawia oblicze naszej ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś. Naszą matką o hojnym i kochającym sercu, Mario.
bądź nam wsparciem i nadzieją. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, także trzeba się modlić. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc trzeba się modlić. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zawsze ze słynną modlitwą modliła się Helena z Białorusi w parafie Podwyższenia Krzyża Świętego z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Za swoją wierność Matka Boża cieszy się już chwałą nieba i pełną Ostrobramska Matka Boża. I to jest jej najcenniejsza korona. Spełnia się zapowiedź Maryi. To widzisz, odtąd w kulcie kobiety nie nazywać będą wszystkie narody. Co pogańskiego widzisz w kulcie kobiety? Że wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Święte jest Jego imię. Maryjo, naucz nas, abyśmy jak Ty całym naszym życiem oddawali chwałę Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Za Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwaletna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, ojej, swoim, ojej, średniowiecz. Swojemu Synowi nas oddawaj. Modliła się Janina i Marian, parafia Wąsosz, Bóg zapłać. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o mądrość, jedność i solidarność dla wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Mario, módl się za nami. Święty Józefie,
Módl się za nami. Przesławny potomku Dawida. Módl się za nami. Światło patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie Najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie Najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośnik ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadziejo chorych. Módl się za nami. Patronie umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządca wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, Irena z Wybychowa. Pani Ireno, Bóg zapłać wszystkim, którzy wraz z nami trwali na modlitwie różańcowej. Dalszego rozwoju, aby zasięgiem swego działania objęło całą Polskę. A może trzeba trochę wyżej podnieść poprzeczkę i powiedzieć, ażeby sięgnęło do Rzymu, albo do Chin, a przynajmniej na Syberię. Teraz można nas słuchać, a telewizję Trwam oglądać również na całym świecie, między innymi przez internet. Wystarczy tylko znaleźć adres www.radiomaria.pl albo www.radiomariachicago.org i ikonkę Radio Maria lub Telewizja Trwam. Powiedzcie Państwo o tym także innym, również będącym poza Polską. Niech wszyscy mają szansę na ten największy w świecie uniwersytet dla intelektu i dla ducha, dla rozwoju osobowości, dla poznawania prawdy. No bo uniwersytet jest wymyślony w ogóle średniowieczem. Jest godzina 13. Radio Tok FM, Eurokulcita, Valdi, Velvi, Lanzi, Mestra. Proszę być z nami. Radio Concita, Radio Concita. Serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. To podziękowanie także w imieniu Pana Jarosława, który realizował dzisiejszy program. I zapraszamy na serwis informacyjny, który przedstawi Pan redaktor Piotr Brzezina. Fundusz Solidarnościowy zaproponowany przez premiera to nie jest dobre rozwiązanie, ocenia poseł Kukiz 15 Grzegorz Długi. W Sejmie trwa protest dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców. Wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia w wysokości 500 zł. Zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
to dwa najważniejsze postulaty protestujących. Wczoraj z protestującymi od środy na korytarzu sejmowym spotkali się prezydent, premier oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Szef rządu zaproponował przygotowanie konkretnych projektów ustaw do połowy maja. Mateusz Morawiecki zapowiada utworzenie tzw. specjalnego funduszu solidarnościowego poprzez nałożenie nowej daniny na najbogatszych. Ten pomysł krytykuje poseł Grzegorz Długi z Kukiz 15. Myślę, że to, co zaproponował pan premier, nie jest dobrym pomysłem, bo to jest bawienie się w Janosika, a dobry rząd to taki rząd, który jest skromny i oszczędny w wydatkach i pieniądze pomocy dla niepełnosprawnych muszą się znaleźć. Dobrze, trzeba zabrać dziadom. Nakradli, kręcą, jeszcze by chcieli. Nie ma teraz tu żadnego zysku. Prace społeczne, czynsz społeczny w Sejmie. Nie ma. Trzeba ograniczyć. 15 tysięcy, 30 tysięcy miesięcznie by chciał dostawać. Za co? Za siedzenie i pierdzenie, gadanie głupot i kłamanie? Za co? Naprawdę jest wiele, wystarczy wola polityczna. Janosika. Dajcie spokój z tym Janosikiem. Wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło zaapelowała do protestujących o powrót do domu. Jak zaznaczyła, trwają już prace nad projektem ustawy. Beata Szydło dodała, że zostanie on przygotowany jak najszybciej. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w ramach spotkań przedwyborczych odwiedziła dziś Boguchwałę. Z mieszkańcami Podkarpacia rozmawiała o przyszłych działaniach rządu z zakresu polityki społecznej. Minister przypomniała założenie 5 projektów, które na ubiegłotygodniowej konwencji PiS-u oraz Zjednoczonej Prawicy zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Chodzi m.in. o obniżenie CIT-u dla małych i średnich firm do 9%, 300 zł wyprawki dla uczniów oraz 23 miliardy złotych na program dla seniorów. Jak podkreśliła minister Elżbieta Rafalska, wszystko po to, by zapewnić dobry start dla wszystkich grup społecznych. Ten start może być na każdym etapie. To jest ta szansa na wyprawkę szkolną, kwota 300 zł dla każdego ucznia szkoły podstawowej. To jest ta propozycja, o której też mówimy, dostępność. Proszę Państwa, dzisiaj wszyscy tu na sali jesteśmy młodzi i piękni. Z wiekiem albo też z niepełnosprawnością coraz trudniej poruszać się w rzeczywistości, która ma ciągle coraz więcej progów, które musimy pokonywać i to jest taka bogata oferta dostępności, która dotyczy infrastruktury budowlanej, infrastruktury transportowej czy innych działań, które są adresowane dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych. Przedwyborcze spotkania z mieszkańcami Polski trwają w całym kraju. Czołowi politycy PiS-u odwiedzają dziś 51 miejscowości. Spotkania rozpoczęły się w minioną niedzielę i potrwają do końca lipca. Katyń po raz kolejny staje się ofiarą rosyjskiej propagandy historycznej, alarmuje nasz dziennik. Na terenie Lasu Katyńskiego powstała ekspozycja o historii stosunków polsko-rosyjskich, która została skrytykowana przez polskiego ambasadora w Rosji Włodzimierza Marciniaka. Dyplomata podkreślił, że Katyń jest miejscem świętym i nie jest to miejsce na wystawy poświęcone eksponowaniu propagandy historycznej. Senator i profesor Jan Żaryn w rozmowie z Radiem Maryja podkreślił, że prowadzona przez Rosję polityka ma antypolskie znamiona i często jest nastawiona na sprowokowanie naszego kraju. Powtarzające się te same schematy myślenia dotyczące choćby rzekomej odpowiedzialności Polaków za śmierć jeńców bolszewickich w 1920 roku oraz rzekome wspólne wyzwalanie Warszawy i Polski w 1944 roku, to można powiedzieć, że są to takie kanoniczne zapisy fałszujące historię. Oczywiście wybór miejsca jest wpisany w prowokację. Prowokacja ma to do siebie, że prowokator liczy na błąd z drugiej strony i albo zbytnie uniesienie się honorem, albo też powstrzymanie się od jakiegokolwiek reagowania. Jak najbardziej strona polska powinna reagować. Ekspozycja Rosja i Polska w XX wieku. Strony historii została przygotowana przez Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, na którego czele stoi rosyjski minister kultury. Widać na nim wyselekcjonowane fakty od koronacji Bolesława Chrobrego, aż po katastrofę smoleńską, opisywaną według raportu rosyjskiego MAK.
prób jądrowych przez Koreę Północną to pozytywny, od dawna wyczekiwany krok, oceniła szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. W wydanym oświadczeniu podkreśliła, że decyzja świadczy o woli do przestrzegania rezolucji ONZ. Deklarację Kim Jong-una oficjalnie potwierdziła Centralna Koreańska Agencja Informacyjna. Przywódca Korei Północnej zapowiedział też zamknięcie północno-koreańskiego ośrodka badań jądrowych. Decyzję władz Pjongjangu z zadowoleniem przyjęły m.in. Chiny, Stany Zjednoczone i Korea Południowa. Północno-koreański reżim, który miał miejsce w ostatnich miesiącach, był szeroko krytykowany w strukturach Unii Europejskiej i spotkał się z serią sankcji. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami wzrastające do dużego. Po południu w Sudetach możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 16-19 stopni na północy do 24 stopni na południu. Chłodniej dziś nad morzem, tam od 10 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wschodzie i północnym wschodzie okresami dość silne. W porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale. To były wiadomości w Radiu Maryja. Będzie pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Temat: konwencja klimatyczna w Katowicach. Zapraszamy na godzinę 18.15, Radio Maryja, Telewizja Trwam i 21.30, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ważna opinia. Prokurator generalny złoży w Trybunale Konstytucyjnym stanowisko dotyczące wniosku o uznanie, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Gra Katyniem. Cmentarz w Katyniu stał się ofiarą rosyjskiej propagandy. Na jego terenie Rosjanie otworzyli własną wystawę. Polska ambasada jest nią oburzona. Telemedycyna dla serca. Jak ratuje się pacjentów z chorobami kardiologicznymi? W naszym dzienniku reportaż z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Globalne jarzmo. ONZ-owska interpretacja praw człowieka stała się orężem kulturowej rewolty. W naszym dzienniku formularz PIT-OP dla emerytów z numerem KRS Fundacji Nasza Przyszłość i instrukcją wypełnienia. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Na zegarach jest 10 minut po godzinie 13. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, z rękami naszych nasz nam dara. Powstańcie z mocy, Boga zbywa. Obudź się, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara w sercach naszych. Może, może jakaś pomoc dla osób niepełnosprawnych, ale skąpe dziady oponują.